Dzień dobry! Dzisiaj miałem proroczy sen. Sen odnośnie usterki w naczepie. Jedna z naczep po prostu, może inaczej, wróć. W jednej naczepie zaczęły się świecić ABS-y. W ogóle nie ma komunikacji między ciągnikiem a naczepą i po prostu świeci ABS i w ogóle samochód nie może się skomunikować z naczepą. Rok temu był wymieniany modulator i tak mnie to męczyło i śniło mi się, że w tej naczepie pod spodem jest taka kostka, którą rozkręciłem, wyczyściłem i zaczęło działać. Kurczę, tak mi to nie daje spokoju, że jadę to zobaczyć. Kurczę, nawet samochody mi się śnią po nocach, jak coś nie halo. Jadę od razu po chłopaka, chłopak mi to potowarzyszy. Tak w sumie chyba nie ma co robić, bo za oknem mróz. Przecież nie ma wiatru, to jest ciepło. Także pojedziemy na Szczecin i zobaczymy. Mechanik po melarza, bierze dziewczyny na warsztat. Coś postuka, coś posprawdza. No to teraz będzie jazda. Patrz, minus 6, chłopakowi dzisiaj ciepło. Robimy sobie rundę. Ostatnio trochę tak nieprzyjemnie na tym parkingu się zrobiło, bo jest ktoś, kto okrada samochody z kabli, zaślepek, korków, takich rzeczy. Kurczę, czasami się boję, że dziś na dzikusach w Europie nas okradną, to się nic nie dzieje. A zobaczcie, jakaś menda się trafiła tu. To już prawdziwy dziad trans jakiś, żeby kable. I właśnie tutaj coś jest nie w porządku z ABS-ami. Tutaj chłopak, jedna bańka tutaj. No. Tak jak mówiłem kiedyś, ja sobie kupię ten mobilny zbiornik do tankowania. Z dystrybutorem na zapalniczkę. Taki 400 litrowy, 300 nawet by mi starczył. A może ci jest cud i się naprawił? O! Odpalił jak zły. Proszę cię, napraw się. Kabel ABS-u nowy, styki przeczyszczone. Ewidentnie gdzieś coś nie łączy. Matko Boska, oby nie modulator, bo mi się załamał. Dobra, trzeba się przygotować do nurkowania. Kurteczkę. Kurteczka jest. Tak, trzeba wziąć z tamtego auta. Z tego auta trzeba wziąć preparat do czyszczenia styków. Tylko zobaczymy, jak ten odpali. Powinien dobrze. O, tak. Ciula dobrze. Ile AdBlue jest? No też może bańka wejdzie. Dobra, niech se popyka trochę. A ja wezmę preparat do styków. Który to jest? No i chłopakowi otworzy, żeby AdBlue wlał.
To jest. To Mars? Chyba nie te klucze. Kupiłem preparat do czyszczenia styków. Jest. Dobra. Niech sobie pochodzi. Tam jedną, ten co chodzi. I będzie koniec. Ten ZMY. Ten ze światłami włączonymi. Otwarty? Otwarty. Jeszcze tam jest jakaś kostka, która zaś nie działa. Ciekawe. Jak mówią, uda mi się czy nie uda. Weźmiemy jedną ze splandek. No i idziemy. Ciężkie warunki, ale nie da mi to spokoju. Ten dyk się wciśniemy. Można i ten dyk. Że co? Że się nie zmieszczę? Zmieszczę się. Chyba. No i zobaczymy, jak wyglądają te kostki. Słuchajcie. Bo to, żeby nie działała, teraz tak. Raz działa, raz nie działa, raz działa, raz nie działa. I to mnie najbardziej denerwuje. O, o. To wy, żeście mi spadli. Tu pewnie te kable idą. Tu. On idzie tu. I wchodzi tam do modulatora. Czyli tutaj to jest bez sensu czegokolwiek szukać. To jest kabel? Nie, to jest tekalan. Ten kabel idzie pewnie. Tak, tu są dwa kable. Jeden idzie na prawo, drugi idzie na lewo. Jeden pewnie jest do modulatora, a drugi jest do świateł. Dobra, musimy się tutaj przemieścić. I teraz tak. Tu jest taśma izolacyjna. Ja pierdolę. Kto obstawia, że to jest coś tutaj pod taśmą? Trochę taka garażowa robota tu zrobiona. Kto obstawia, że to tu? Ja jak widzę taśmę izolacyjną. Opok! Nie ma baty, trzeba to odwiązać. O! Kombinerki albo nóż. Zobacz tutaj w samochodzie. Coś tego jest, kombinerki i nóż potrzebuje. Ale to w buzie? No, w bagażniku, w którymś pojemniku, zobacz. Nie ma baty. Normalnie tak jak ja bym tu był, ale to było auto w serwisie, no. Ja wiem, że no czym kabel złączyć, pewnie, że puszkę by wstawić. No bo tu jakieś kurna, jakiekolwiek inne kostki, srostki, ja tutaj nie widzę. To po prostu ktoś odciął kabel i zaizolował. I ja jestem... Nie.
Ja mówię, że to tu. Dobra, odwinę to i zobaczymy, czy moje podejrzenia się potwierdziły. Ja pierdzielę, ty. Co? Jak my wyglądamy? Normalnie. Co? Patrz, grosik. Na szczęście. Idziemy do Julii. Muszę kupić sobie taki ostry nożyk tapetowy, żeby... Co to? Zamknięte gdzieś? Dobra, zobacz, jak ja wyglądam. Brudne dmam dziury. Idziemy do Julii po izolację i ten. I nożyk tapetowy. Coś czuję, że to tam będzie przyczyna. Ale nie mam paznokci. A to jest tak twarda ta izolacja. Co? Po południu raz są takie promocyjne ceny takich izolacji. No zobaczymy, izolacji. Po 2,50, ja wezmę ze 4. Ale słyszałeś, czy może to jest wysoko? Ale gdzie tu izolacja jeszcze? Muszą być szersze. O, nożyki tutaj. Dobrze. Ale ja mam zestaw naprawczy do naczepy ja mam. Jak są te szerokie, takie te grube taśmy. Ale kurde ty, paleciak drogi. Ten nasz jest dobry, ale te kółka są wyrobione, te. Te kółka, by nowy kupił. Ale to są szersze, ta widza. Ten fajny jest. Ale 1400 zł? A ile? Drogo. Ale tylnie jakie fajne, szerokie są, podwójne. O, taki wózek na beczkę by mi się przydał. Bo ty masz kółka takie malutkie, chyba są mniejsze. A może weźmiemy takie coś jedno, co? Ale do czego ci to będzie? No, beczkę z olejem sobie bierzesz i... Dobra, na razie nie, dobra. Beczkę z olejem to tylko to byś musiał. No. Ten masy mniejszy jest. No zobaczymy, jak będziemy wychodzili. Może Mikołaja weźmiemy i to. Ale a gdzie to jest? I jaka to cena? 299. Ile? 299. To? No. A ten? Ten za mały, to się nie nadaje. Masywne takie, nie też chyba, ale głównie. Jak po 60 zł? 29. Tak? To chcesz je? Nie, no ja tylko tak zrobiłem. No to weź je. Nie, przecież mam gumowy, kupiłem sobie. Widać mu winą, było jeszcze lepiej. A powiedz, po co my tu idziemy? Nie, no, taśmę. Po taśmę, a co byś z tej taśmy robił? Nie wiem. Nie wiesz? Chałupę wbijam. Chałupę? Idziemy szukać chłopoka. Chłopak zaginął w kastoramie. Gdzie on jest? Nie ma go. O! Gdzie ty byłeś? Ja właśnie na ciebie szło, patrzę tu i za nim szłem. Bo tam zarazem był, ale to do owijania nie mają. To są folie, ale nie takie jak chcesz. Chodź. Znalazłem folię, ale nie ma białej. Jest tylko przezroczysta i czarna. Ja ci na internecie muszę poszukać. A może by było ten? Złotko i folią było w nią. Jakie złotko? Jest 81? No, ja taką folię to ci dam, bo folia jest droga. Każdemu się wydaje, że to takie tanie rzeczy. To jest taka sama, przezroczysta. To nic się nie da, kurde. No nie da, nie da. Dobra, ja na internecie zobaczę. Idziemy do busa. Dałem chłopakowi kluczyki. Kurwa, ja nie do tego samochodu chciałem wsiąść. Ja pierdolę, myślałem, że to chłopak pomylił auta. A to ja pomyliłem. Ty, ja poszedłem do tamtego samochodu chciałem wsiąść. Jedź, tam taki sam jest, biały. Ludzie, kochani,
O, tam. Łomatko. Ja też chodziłem, też szukałem. Nie, spalcie sobie na spokojnie, dopiero pojedziemy. Proszę się nie stresować. No tu będziesz, no będziesz naprawiał. Pokaż. No, usiądź se tutaj tak jak ja. O, te. A to chcesz samo odwinąć, no. A po co? No, tu jest łączone. I co, na łączenie tu źle zrobione? A ja wiem. Ja tak, chujowo, tak o czas. O, tak trzeba świecić. Ja. Bo ja nie widzę, gdzie robić. Ej, tu upadł, kurwa. Bo ty mi świecisz... O. O, i to teraz trzeba... Trzeba rozciąć? Tam są kable owinięte? Tak. A jakie kable? No kable. Czy tam zwarcie się zrobiło? A ja wiem. Trzeba sprawdzić. O, to ty nie wiesz, co tam jest. No nie wiem. Całość trzeba odwinąć? No. O. A pierdole. To tu łatwo od końca. Tak. To trzeba odwinąć i zobaczyć, o co tu chodzi. A tu to nie działają hamulce, czy co? No. Co? No nie działa elektryka. Do? Do naczepy. Jak nie działa? No nie działa. W ogóle nic? Nic. Chodzi o modulator, nie? Do... Który steruje hamulcami. I... Kurczę. Ja jestem raczej przekonany, że to będzie tu. To nie od świateł. Od hamulcy. Podnoszenie osi. Takie tam. Dobra, poddajemy się. Te złączka trzyma, czyli przeczucia. To co by to było? Może w modulatorze jednak coś. Ani miernika nie mamy, czy tutaj prąd dochodzi. A tacy nieprzygotowani w ogóle przyjechaliśmy, wiesz? A to i tak za zimno, żeby tu robić, to palce nie zdrętwiają. No palce drętwieją, to trzeba zjechać do garażu. Albo na warsztat gdzieś tutaj podjechać. Powiem wam tak. Łapy nam zmarzły, więc pojechałem tym autem do serwisu i powiem wam, że dobre przeczucie miałem, że to jest wina na tym kablu i nawet to jest w tym miejscu, gdzie żeśmy z chłopakiem to odizolowali, ale tak wizualnie wydawało nam się, że te złączki są w miarę dobre, by trzeba było te każdą jedną jak gdyby rozłączać i sprawdzać po kolei, która łączy, która nie, i to było tam, ale przyjechałem do serwisu, fakt faktem, kosztowało mnie to 1000 zł brutto, ale wymienili cały kabel od gniazda do modulatora i właśnie już nie powinno nigdzie już tam no jak gdyby nie łączyć, czyli wiecie, każda złączka jest dobra, ale tylko na chwilę, nawet najlepsza złączka jakaś termokurczliwa, nawet najlepsza złączka termokurczliwa pod wpływem temperatury ciepło, zimno i tak twarda się robi i ona się w pewnym czasie przełamie. Także Ośka się uniosła, ABS nie świeci. Załatwione. Ale widzicie? Nawet mi się śnią awarie. Kurna, śnią mi się awarie. Tak czułem, że to będzie na przewodzie. Nara, cześć. I prawie zrobiłem, żeby nie ten mróz. Ale ja bym to zrobił znowu tak, wiecie, profilaktycznie. A teraz jest, znaczy nie, ja bym to zrobił tylko tak, wiecie, na chwilę, bo pewnie też by zaraz to... Dobra, za duży ruch, nara, cześć. Jesteśmy u chłopoka. Co? Ale to jeszcze dzień, że nie, jak będzie, jak później po świętach, to jeszcze będzie coś robione. Jeszcze będzie takie sanki i prezenty będą zrobione z paczek. Tylko dwie sprayu farbki kupimy jeszcze. Co, co? Dwie farbki. A panie, bo ja mam tak. Co? Bo ja mam prezent dla ciebie. Nie mam prezentu. Chodź, to wypakujemy, a nie. Nie ma żadnego prezentu dla mnie. A mam. Czekaj. Poczekaj. Tego buty by się przydały na cienko, bo kurwa. Babcia, bo ja mu taką bluzeczkę kupiłem, taką ładną, taką, żeby...
kaftan? Żebyś przymierzył. Zgierdalaj! Przymierz, chłopak! Zgierdalaj ty! Głupi! No przymierzysz czy nie? Nie, ty się oszalał chyba. Głupiał. Dobra, to jeszcze nie było. Dawid podobno do internetu dom. Tak? No zrobił bałwana z opon, no. Śniegu nie ma, on bałwana zrobił. I maski, a po co te maski położył tam? A ja wiem, babcia. Głupi on jest. No głupi, głupi. Maski to nie. Ale nie maski, ale nie tak. Nie. Dociążenie kapelusza, trega. Bo by wszystko poleciało. Pan mechanik, koszula z flaneli, to największy z lokalnych kusicieli. Spodnie na szelkach, dziewczyny się garną, lecz on jest wybredny, nie zajmuje się blacharką. Oh, hey, hey. Pan mechanik.